Czarna skrzynka samolotu, który się rozwalił. Ja się o***o, to masz. Kiedy w Smoleńsku rozgrywały się te dramatyczne sceny, pracownicy Centrum Operacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych próbowali zebrać jakiekolwiek informacje na temat tego, co wydarzyło się w Rosji. Tak, słucham. Dzień dobry, panie ambasadorze, Centrum Operacyjne MSZ z tej strony. Tak. A coś wiemy więcej w tej chwili? No w tej chwili ja stoję, samolot jest całkowicie rozbity. Stoimy w odległości 150 metrów. Nie ma żadnego śladu życia. Ugasili pożar, który był w przedniej części. I to jest wszystko. Otoczone to jest już przez straż pożarną. A czy to jest pewne, że to był ten samolot? Nie, no naturalnie, że to jest ten samolot. Tak. Panie ambasadorze, czy rozmawiał pan z ministrem? Jeszcze nic nie rozmawiałem. Dobrze, proszę bardzo zaczekać moment, dobrze? Przy telefonie spróbuję przełączyć. Tak. Nie róbcie nic, panowie. Podłączcie to, proszę, bo to nie działa. Ja podsumuję, dobrze, żebym powtórzyć potrafił. Dobrze. Panowie, jesteście 150 metrów od samolotu, pożar został ugaszony. Tak, nie widać. Samolot jest całkowicie zniszczony. Czy to wiadomo było, nie, widać było katastrofę? Myśmy słyszeli tylko, jak przelatywał nad lotniskiem nisko i potem wszyscy samochody zaczęły jechać w tamtym kierunku. Przepraszam, mam minister na linii. Dobrze. Centrum operacyjne? Sikorski. Panie ministrze, tak? Czy są jakieś nowe informacje? Już daję kolegę, który właśnie ma ambasadora na linii. Chwileczkę. Panie ministrze, mam ambasadora na linii. Czy mogę przełączyć z drugiego telefonu? Bardzo proszę. To już, rozłączamy się i za chwilę dzwonię. Halo? Z tej strony Centrum Operacyjne. Panie ministrze, tak. Mam listę pasażerów, którzy znajdowali się na pokładzie. W jaki sposób mogę panu dostarczyć tą listę? Proszę mi przesłać mailem, a proszę mi powiedzieć, kto jeszcze był. Kaczyński, pani prezentował oczywiście, Kaczorowski, Ryszard. Lista pasażerów jest bardzo długa, także no, czytanie tych nazwisk trudno mi teraz wyłonić istotne osoby. Jest 89 nazwisk. Jasne. Proszę mi przesłać mailem. Panie ministrze, tylko że mamy problem, w tej chwili jest naprawa w MSZ-cie i maile nie działają. Zostaliśmy odcięci w ogóle tutaj gdzieś centrala od prądu, to jest powikłania po tej pogodowej awarii. A faksy? Faks działa, także ewentualnie mogę faksem wysłać na podany numer. Dobra, to za chwilę, dobra, ja oddzwonię za chwilę, bo muszę uruchomić faks. Proszę, jeszcze mam pytanie, czy pan minister rozmawiał już z premierem? Premier wie, marszałek Sejmu wie i osobiście poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego. Awarie serwerów pocztowych nie były jedynymi awariami tego dnia. W tym budynku od kilku dni trwała awaria zasilania, która odcięła nie tylko lokalną sieć teleinformatyczną, pocztę, ale wyłączyła również na przykład windy. W tych samych dniach od 9 do 15 kwietnia na lotnisku Okęcie w jego wojskowej części nie działał system kontroli wejść, system przepustek nie rejestrował informacji na temat tego, kto wchodzi, a kto wychodzi z lotniska Okęcie. Tu cytat. Nie były rejestrowane wejścia i wyjścia odbywające się z użyciem bramek z czytnikami elektronicznymi. Nigdzie w systemie nie tworzyła się historia użytych przepustek. Tajemnicze awarie serwerów nie były jedynymi zagadkami tych dni.
Dziękuję. Нихуя себе! Отец, полицию! Понял? Нихуя себе! Do Smoleńska prezydent Lech Kaczyński wylatuje z wojskowej części lotniska Okęcie. Zachowały się z tego momentu te archiwalne zdjęcia opublikowane później przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Dnia na antenach polskich telewizji trwały specjalne wydania programów poświęconych 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Polska żyła uroczystościami, które miały rozpocząć się przed południem, jednak planowany przebieg wydarzeń zakłóciły informacje, w które na początku trudno było uwierzyć. Dostałem przed chwilą informację. Złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy, na ile poważne było to lądowanie, może rozbicie się. Trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wiadomo było, że prezydent miał dotrzeć na około godzinę 9.20 na cmentarz katyński. Prezydent miał przylecieć wraz z małżonką w towarzystwie przedstawiciela władz Federacji Rosyjskich. Na razie szczegóły tej sprawy są bardzo lakoniczne. Trudno powiedzieć w tej chwili dokładnie, co tam się stało. Nie mamy żadnych pewnych wiadomości. W tej chwili tutaj na cmentarzu dotarły dwie w zasadzie plotki. Jedna mówiąca o tym, że samolot podczas lądowania zahaczył o drzewa, ale miał szczęśliwie wylądować i nikomu się nic nie miało nie stać. Druga taka niesprawdzona, niepotwierdzona informacja, jaką usłyszałem, jakieś świadkowie mieli mówić o tym, że samolot przypominał kulę ognia. Czy to są prawdziwe informacje? Jak bardzo wiarygodne? Trudno mi w tej chwili cokolwiek powiedzieć i ocenić. Tak brzmią zapisy rozmów telefonicznych Centrum Operacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z poranka 10 kwietnia 2010 roku. Centrum Operacyjne MSZ, słucham. Czołem, Sikorski. Dzień dobry, panie ministrze. Co wiemy o tym wypadku w Smoleńsku? Jeszcze nic nie wiem, panie ministrze. A, to proszę nawiązać kontakt. Mhm. Rozumiem, że samolot prezydenta uległ awarii. Proszę o informację. Zaraz będę oddzwaniał. Dziękuję. Dziękuję. Halo?
Dzień dobry, panie ministrze, centrum operacyjne. Rozmawiałem przed chwilą z szefem konsulatu i z attaché w Smoleńsku. Powiedzieli, że z wieży kontrolnej dostali informację, to było 15 minut temu zdarzenie, że prawdopodobnie samolot zaczepił o drzewa przy lądowaniu i spadł. Jezus Maria. Nic na razie więcej nie wiedzą, no tam się jakieś szaleństwo rozpoczyna. Ale jest wypadek, to jest rzecz potwierdzona, niestety. Mówią, że to taką informację z wieży dostali. Jest. Ja poinformowałem już ministra Klicha. Proszę, ja muszę rozmawiać z premierem i z marszałkiem Sejmu. Mhm, dobrze. Proszę też swoimi kanałami mnie łączyć. Dobrze, zaraz do premiera spróbujemy. Dziękuję bardzo. Czy pan minister rozmawiał już z premierem? Premier wie, marszałek Sejmu wie i osobiście poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego. Rozumiem. Dziękuję za tę informację. Dziękuję. Dziękuję. Pierwsze informacje na temat rzekomego przebiegu tego zdarzenia pochodziły od Rosjan. O tym, że przyczyną tego zdarzenia miało być uderzenie samolotu w drzewa, polskich dyplomatów poinformowali Rosjanie znajdujący się w wieży kontroli lotów w Smoleńsku, choć z samej wieży nie widać było miejsca zdarzenia. Również decyzje co do sposobu postępowania z tą sprawą pod względem formalno-prawnym pochodziły z Moskwy. I to z najwyższego szczebla. Wiele miesięcy później Donald Tusk spotkał się w kancelarii prezesa Rady Ministrów z rodzinami ofiar tej tragedii. Oto co polski premier powiedział o okolicznościach, w jakich dowiedział się o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia. Ja otrzymałem informację telefoniczną od ministra Sikorskiego. Była sobota, byłem w tym czasie w domu rodzinnym w Trójmieście. I otrzymałem informację telefoniczną, trzy informacje telefoniczne, następujące krótko po sobie, że jest katastrofa bez żadnych szczegółów, bez żadnych informacji, że coś się stało tragicznego. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że kiedy Donald Tusk pokonywał trasę z Sopotu do Warszawy, zadzwonił do niego premier Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin. W drodze do Warszawy w samochodzie doszło do pierwszego połączenia z premierem Putinem. Rozmowa była krótka, nie padły tam żadne sformułowania o charakterze organizacyjnym, prawnym. Załóżmy przez chwilę, znaczy nie przesadzając z dobrą wolą, że wszyscy byli w szoku. To nie jest tak, możecie państwo uwierzyć, że niezależnie od tego, jakie więzy łączyły ludzi z tymi, którzy zginęli, to sytuacja była dla każdego absolutnie szokująca. Tam pojawiło się w pytaniach ta wątpliwość dotycząca efektu mojej pierwszej rozmowy z prezydentem Miedwiediewem, ponieważ jedna rozmowa po drugiej nastąpiła dość szybko. Tutaj zarówno z Putinem, jak i Miedwiediewem pojawił się komunikat, że będziemy wspólnie prowadzić śledztwo. Wypowiedź Donalda Tuska, że jego rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem i z Dmitrijem Miedwiediewem była tylko i wyłącznie rozmową kurtuazyjną, bez żadnych deklaracji prawnych, budzi wątpliwości. Bo właśnie między godziną 9.30 a 11.00 państwo polskie zgodziło się na to, aby katastrofę smoleńską badać i wyjaśniać w trybie konwencji chicagowskiej, a konkretniej 13. załącznika międzynarodowego porozumienia służącego badaniu cywilnych katastrof lotniczych. W e-mailu wysłanym przez Ministerstwo Infrastruktury tego dnia o godzinie 12.21 czytamy o następującym przebiegu rozmowy pomiędzy rosyjskim ministrem transportu a jego polskim odpowiednikiem, ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.
W trakcie rozmowy minister Lewitin przekazał kondolencje oraz zadeklarował gotowość pomocy ewentualnej polskiej delegacji komisji, która miałaby udać się do Smoleńska. Do Ministerstwa Infrastruktury wezwany został przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Edmund Klich w celu omówienia sytuacji związanej z katastrofą oraz ewentualnym udziałem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w badaniu jej przyczyn. Edmund Klich, emerytowany pułkownik i ówczesny przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, tak opisuje ten poranek i swoją rozmowę z Cezarym Grabarczykiem. Przyjechałem samochodem z Dęblina. Od razu zameldowałem się do pana ministra Grabarczyka. Przedstawiłem problem prawny, jaki istnieje. Dałem panu ministrowi załącznik 13 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tak zwanej konwencji chicagowskiej. I powiedziałem, że będzie problem prawny, dlatego że nie ma ścisłych ustaleń pomiędzy, na moją wiedzę wtedy, pomiędzy Federacją Rosyjską a Polską. A problem jest taki, że samolot był lotnictwa państwowego, zarejestrowany w rejestrze państwowych statków powietrznych, a aneks, załącznik 13 do konwencji nie obejmuje procedowania tego typu statków. Zgodnie z prawem międzynarodowym zadzwonił do mnie pan Aleksiej Morozow, który powiadomił mnie o wypadku. I pyta mnie, według jakich procedur będziemy badać ten wypadek. Ja mówię, nie wiem. Pyta się, mówi, a załącznik 13 byłby dobry? Ja mówię, nie wiem, bo załącznik 13 daje bardzo określone prawa i no, zasadą jest, że badanie prowadzi państwo zdarzenia. Natomiast państwo rejestracji, państwo użytkownika wystawia tylko akredytowanego przedstawiciela. Wydawałoby się, że określenie podstawy prawnej, na której państwo polskie opisuje i bada sprawę tak fundamentalną jak katastrofa lotnicza, w której ginie polski prezydent i 95 innych bardzo ważnych dla państwa polskiego osób, jest sprawą oczywistą i jasną, ale tak nie jest. Nie istnieje bowiem żaden dokument, który opisuje i klarownie przedstawia sposób, w jaki doszło do wyboru konwencji chicagowskiej jako sposobu badania katastrofy smoleńskiej. Na przestrzeni lat w polskich instytucjach, w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powstawały dokumenty porządkujące informacje na temat spotkań, a także rozmów telefonicznych pomiędzy Polską a Rosją w kontekście 10 kwietnia 2010 roku. Co ciekawe, w tabeli pokazującej rozmowy telefoniczne pomiędzy Władimirem Putinem a Donaldem Tuskiem i Dmitrijem Miedwiediewem widnieje tylko znak minus w miejscu, gdzie w pozostałych wypadkach znajdują się szczegółowe sygnatury dotyczące dokumentów. Do notatek opisujących rozmowy telefoniczne pomiędzy Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem i Dmitrijem Miedwiediewem nie udało się dotrzeć żadnej z instytucji, które badały przebieg wydarzeń 10 kwietnia 2010 roku. Tego dnia na godzinę 13:40 zwołane zostało posiedzenie rządu. Prezes Rady Ministrów poinformował o katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem oraz o niezbędnych działaniach związanych z zaistniałą sytuacją. Uzupełniające wyjaśnienia przedstawili minister obrony narodowej Bogdan Klich oraz minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Premier Tusk w trakcie tego posiedzenia powołał międzyresortowy zespół rządu Rzeczpospolitej, który zajmować się miał koordynacją działań dotyczących tej sprawy. Prezes Rady Ministrów zdecydował o powołaniu międzyresortowego zespołu do spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem oraz zadeklarował gotowość udzielania pomocy rodzinom ofiar katastrofy.
To właśnie ten zespół pod przewodnictwem Donalda Tuska po prawie tygodniu formalnie zaakceptował wybraną przez Rosjan formułę, stwierdzając, że właściwą podstawą prawną dla postępowania prowadzonego w celu ustalenia przyczyn katastrofy jest konwencja chicagowska oraz załącznik 13. To stwierdzenie było tylko formalnym uzasadnieniem działań, jakie podjęte zostały wcześniej w trybie bez podejmowania jakiejkolwiek decyzji. Pisał o tym w odpowiedzi na interpelację poselską w niecały rok po zdarzeniu Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera Tuska. Zgoda na zastosowanie tych procedur została wyrażona nie w formie pisemnej, ale poprzez wspólne zgodne działanie stron polskiej i rosyjskiej. Tak więc wyrazem zgody stron na sposób badania przyczyn katastrofy było podjęcie przez nie wspólnego działania według wyżej wymienionej konwencji. Konsekwencją przyjęcia formuły konwencji chicagowskiej było powierzenie stronie rosyjskiej pełnej kontroli nad postępowaniem. Polski rząd zgodził się na wybraną przez Rosję formułę, choć miał do dyspozycji podpisane pomiędzy Polską a Rosją porozumienie w sprawie badania katastrof samolotów wojskowych. To porozumienie stwierdzało w artykule 11, że wyjaśnienie katastrof prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie. O fundamentalnych dla późniejszego rozwoju sytuacji sprawach formalno-prawnych Donald Tusk nie wypowiedział się w trakcie briefingu prasowego po zakończeniu tego krótkiego posiedzenia rządu. Poinformował jedynie o kondolencjach, jakie złożyli premier i prezydent Rosji oraz poinformował, że wraz z ministrami rządu leci do Smoleńska. Chcę także przekazać kondolencje wszystkim Polakom i rodzinom zmarłych od całego świata. Pierwsi zadzwonili z kondolencjami premier Putin i prezydent Miedwiediew. Jestem w stałym kontakcie z ministrami, urzędnikami, z władzami Rosji. Za chwilę udam się do Smoleńska. Są tam już polscy prokuratorzy. Także dzisiaj niewykluczone, że po powrocie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ministrów. Chwilę później premier Tusk poleciał do Rosji. Nie poleciał jednak na lotnisko Smoleńsk Siewierny. Poleciał do Witebska i nie zdecydował się na lot żadnym z samolotów znajdujących się w zasobie 36. Pułku, a wybrał cywilny samolot lotu. W Smoleńsku premier Tusk po raz kolejny spotkał się z Władimirem Putinem. Pierwszym politykiem, który tego dnia zwrócił się z orędziem do Polaków, był prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Obiecuję, że okoliczności tej tragedii zostaną jak najdokładniej zbadane w ścisłej współpracy ze stroną polską. To właśnie w tym momencie Władimir Putin i inni najwyżsi przedstawiciele rosyjskiego systemu władzy i systemu służb specjalnych zademonstrowali po raz pierwszy zgromadzonym na miejscu członkom rządu Donalda Tuska, jak wyglądać będzie oficjalna rosyjska, kłamliwa wersja wydarzeń w tej sprawie. Zgodnie z nią, za rosyjskie działania, które doprowadziły do śmierci 96 polskich obywateli z prezydentem Rzeczpospolitej na czele, odpowiadać mieli polscy piloci. Donald Tusk ten punkt widzenia przyjął jako własny. To jest linia dziesiątki, trajektoria. Po prawej, tam gdzie jest oświetlenie, tam zaczyna się pas startowy. A on poszedł tak, w lewo, trochę w bok. To praktycznie 200 metrów na lewo od pasa. Odejście od pasa. Примерно 800 метров пути, то там у нас дальше идут ЦК. Gdyby leciał tak około 800 metrów dalej, to tam dalej są warsztaty. Uderzyłby w ten budynek.
Początek to ok, nie zobaczymy. Nie możemy tam iść. Wylot Donalda Tuska do Rosji nie przynosi jednak żadnych rezultatów, jeśli chodzi o rolę Polski w wyjaśnianiu przyczyn i okoliczności tego, co się wydarzyło. Polska de facto staje się obserwatorem działań, jakie prowadzi strona rosyjska. Postępowanie wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia prowadzi komisja, na czele której staje Władimir Putin, a którą formalnie kieruje Tatiana Anodina. Śledztwo prokuratorskie prowadzi prokuratura rosyjska. Polskie instytucje również podejmują swoje działania mniej więcej w tym samym czasie, jednak są to postępowania, które pozbawione są dostępu do bezpośrednich dowodów. O tym, że premier Tusk, przerywając w Smoleńsku, nie zaproponował Władimirowi Putinowi i Rosji wspólnego prowadzenia postępowań w tej sprawie, świadczą odpowiedzi na pytania, jakie zadawali członkowie rodzin oraz ich pełnomocnicy podczas spotkania w kancelarii prezesa Rady Ministrów pół roku później. Nie wykorzystywaliśmy tej umowy w sprawie katastrofy smoleńskiej z przyczyn, które starałem się mniej czy bardziej udolnie wyjaśnić. Także podstawą działania była konwencja chicagowska, a nie umowa, ponieważ zgodnie z naszą oceną, moim zdaniem trafną, ta umowa byłaby z punktu widzenia Polski raz, że właściwie nie do zastosowania ze względu na źródła tej umowy, a dwa, nawet gdybyśmy się uparli, żeby jakby badać skuteczność tej umowy, ona byłaby gorsza z punktu widzenia polskich interesów niż umowa, niż konwencja chicagowska. W efekcie Polska utraciła dostęp do jakichkolwiek bezpośrednich dowodów w tej sprawie. Czy istniały jakieś narzędzia w pani ocenie wówczas, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby Polska posiadała dostęp do dowodów? Istniały narzędzia, ale to były narzędzia do wykorzystania w zasadzie w pierwszych dniach. To znaczy należało zrobić to, co robiły inne państwa, jeżeli dochodziło do katastrofy z udziałem ich obywateli. Po prostu telefon, informujemy, że wjeżdżamy, że wlatujemy na państwa teren, wchodzimy, zabezpieczamy, zbieramy, wyjeżdżamy. I natomiast tego typu działania, ma pan redaktor świadomość, były możliwe tylko w pierwszych dniach. I to, co mówię, nie wynikało tylko z naszych obserwacji. To samo przecież mówił Edmund Klich. W ten sposób pod koniec kwietnia 2010 roku o konwencji chicagowskiej mówił Edmund Klich, kiedy wymusił spotkanie z premierem i członkami rządu Donalda Tuska. Katastrofa zaistniała 10 kwietnia w sobotę. Godzina ja operuję, proszę tak, około 9 czasu polskiego. Dopiero 13 kwietnia pan premier Putin, a właściwie szefowa MAK-u, więc mamy 4 dni, ogłosiła decyzję o procedowaniu według aneksu 13. Więc 4 dni ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską, żeby wybrać, bo ja myślę, że tak jak ja odnoszę, przychylność strony rosyjskiej jest taka, że można było wybrać porozumienie. Porozumienie, które można było wybrać, zdaniem Klicha, to właśnie polsko-rosyjska umowa z 1993 roku. Jak wynika z tego samego nagrania, w prawie 2 tygodnie po przyjęciu rosyjskiej propozycji wyboru konwencji chicagowskiej, Donald Tusk słyszy bezpośrednio od polskiego akredytowanego, że w drodze konwencji chicagowskiej Polska nie ma w postępowaniu nic do powiedzenia. Jest jedynie obserwatorem i może wyłącznie służyć Federacji Rosyjskiej. Polski premier ma najwyraźniej problem nawet ze zrozumieniem tego stanu rzeczy.
Z czym to poprawia sytuację polskiego śledztwa? Panie premierze, niestety się nie rozumiemy, ale ja chciałbym jeszcze jeden wątek tylko. Nie, tylko ja muszę... Ale tutaj się nie zrozumiemy, bo mówimy po prostu innym językiem. Ja nie potrafię wytłumaczyć panu premierowi. Nie, ale panie przewodniczący, my nie jesteśmy na prywatce. Znaczy, ja wiem. Ja muszę zrozumieć, co pan do mnie mówi. No to jeszcze raz spróbuję. Aneks 13 tworzy jasne procedury. I jest oczywiste, że my nie odpowiadamy za badanie. Za badanie odpowiada strona rosyjska. My jesteśmy tylko po to, żeby sprawy były transparentne, żebyśmy mieli udział w tym badaniu i żebyśmy stronie rosyjskiej pomagali, udostępniali dokumenty. I na tym rzecz polega. Za raport końcowy odpowiada strona rosyjska. W sytuacji, w której wiemy, z jakim partnerem mamy do czynienia, to proszę popatrzeć, co robi jak zwykle uśmiechnięty i jakbym powiedziała Donald Tusk, który w zasadzie jest nie, on jest niesprawczy na żadnym etapie. To jest człowiek, który za, bym powiedziała, ochłap dobrego słowa jest w stanie o nic się nie upominać. I tak się zachowywał. To znaczy wszyscy patrzą, cały świat patrzy i on powinien wykonać telefon w tym momencie, to prawda? No, do szefa na to powiedzieć, no sytuacja jest taka, ginie nasz prezydent, no jesteśmy członkiem NATO, żadna ewentualność nie może być wykluczona, prosimy o wasze wsparcie, to jest samolot wojskowy, tam są tajemnice państwowe, tam są telefony satelitarne, tam są generałowie i najważniejsze osoby w państwie. Wchodzimy na miejsce, pomóżcie nam, panowie, spakować to i przewieźć do Polski, a potem będziemy rozmawiali dalej. I Rosjanie się tego spodziewali. I to w zasadzie było takie odczucie powszechne. I to, tak jak mówię, odczucie nie tylko, bym powiedziała, nasze, prokuratorów czy Edmunda Klicha, ale tak rzeczywiście z dokumentów wynika, że te pierwsze 3 dni były takie decydujące. Wtedy oni by nie protestowali. Zresztą ja to też przećwiczyłam w tych pierwszych 3 dniach na moim przesłuchaniu, prawda? Gdzie oni się posuwali w stosunku do mnie daleko, do momentu, do kiedy ja nie tupnęłam nogą. I oni wtedy jakby się cofali. To znaczy oni badali, jak daleko można się posunąć. Kwestia udziału państw Unii Europejskiej w procesie wyjaśniania zdarzenia podniesiona została w Rosji w trakcie posiedzenia rosyjskiej komisji badającej to zdarzenie pod przewodnictwem Władimira Putina. Obradom przewodniczył premier Rosji. Wśród rosyjskich ministrów zasiedli wówczas polscy ministrowie Ewa Kopacz i Tomasz Arabski, a także akredytowany przy rosyjskiej komisji Edmund Klich, a także prokurator Parulski. 13 kwietnia 2010 roku odbywało się posiedzenie komisji pani Anodiny, czyli komisji MAK, która z ręki na polecenie Putina miała zajmować się badaniem tej katastrofy. I w trakcie tego posiedzenia pani Anodina poinformowała właśnie między innymi pana Parulskiego, ale także pana Arabskiego i innych przedstawicieli Polski, którzy tam byli, że zgłosili się przedstawiciele NATO i że zgłosili się przedstawiciele służb Unii Europejskiej, że chcą brać udział w badaniu tej katastrofy. Organy śledcze Unii Europejskiej oraz innych państw wyraziły chęć uczestnictwa w pracach Komisji Technicznej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jednak oświadczyli oni, że nie wątpią w obiektywność i profesjonalizm komisji i specjalistów rosyjskich. Specjaliści MAK mają wielkie doświadczenie w dochodzeniach międzynarodowych. W 53 krajach prowadzono międzynarodowe śledztwa i żadne z nich nie zostało zakwestionowane w drodze prawnej. Na te słowa Tatiany Anodiny nie zareagował nikt z obecnych tam członków rządu, ani nikt z przedstawicieli organów śledczych, czy też instytucji badającej zdarzenie. Chcieli mieć gwarancję, że to strona polska odrzuciła współpracę z NATO i z Unią Europejską przy badaniu tego dramatu, że to strona polska zagwarantowała Rosjanom absolutną dominację całej tej operacji i umożliwienie sfałszowania wszystkich zapisów, wszystkich materiałów, do tego stopnia, że warto pamiętać o tym, że gdy badano po raz pierwszy czarne skrzynki, tak zwane czarne skrzynki, czyli rejestratory zarówno dźwiękowe, jak i parametrów lotu,
to polscy prokuratorzy tego nie zapisali, nie robili zdjęć, nie zrobili żadnego dokumentu mówiącego o tym, jak wyglądał przebieg tego wydarzenia. Rosjanie zrobili, ale nawet polska prokuratura się nie zwróciła o to, żeby Rosjanie przekazali nam jakikolwiek dokument z tego procesu. A ten proces był szczególnie interesujący, dlatego, bo Rosjanie wówczas nie pozwolili Polakom wysłuchać tego, co jest zawarte w tych skrzynkach. Przejęcie całkowitej kontroli nad wszystkimi postępowaniami w tej sprawie przez Rosjan za zgodą polskiego rządu stworzyło sytuację, w której jedynymi dysponentami materiału dowodowego stali się właśnie Rosjanie. Chodziło nie tylko o oryginały czarnych skrzynek, ale również o wrak samolotu. Przez pierwszy rok Rosjanie, no, częściej niż raz na miesiąc, przekazują czy to ministrowi Sikorskiemu, czy różnym innym funkcjonariuszom, że tak, oczywiście, natychmiast wam wrak oddamy, natychmiast zgodnie z konwencją chicagowską. Konwencja chicagowska zakłada, że z chwilą opublikowania raportu jest obowiązek oddania wszystkich materiałów dowodowych temu państwu, które jest właścicielem samolotu, który uległ katastrofie. I Rosjanie właśnie deklarują przez pierwszy rok, deklarują, że tak, natychmiast wam oddamy, mniej więcej przez rok, a po dwóch latach już mówią, że na pewno nie skończysz przecież. I tutaj opierają się na porozumieniu, które zostało zawarte w maju 2010 roku. W tym porozumieniu strona polska, ówczesny wiceminister obrony narodowej, spraw zagranicznych i szef komisji badania wypadków lotniczych podpisali zgodę, że czarne skrzynki, czyli że najważniejszy dowód, jakim są rejestratory, będą oddane wtedy, kiedy zdecyduje o tym pan Putin. MAK, jako organ prowadzący badanie techniczne, zabezpiecza przechowanie opieczętowanych przez obie strony oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych w celu wykluczenia jednostronnego dostępu do nich. Przekazanie Rzeczypospolitej Polskiej oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych może zostać dokonane na podstawie decyzji właściwego organu Federacji Rosyjskiej po zakończeniu śledztwa lub dochodzenia sądowego. O ile rozumiem, strona polska jest gotowa do podpisania odpowiedniego memorandum, w którym wyartykułowane są wszystkie warunki takiego przekazania, zgodnie z konwencją chicagowską i załączników do tejże konwencji, w tym też zobowiązania obligujące nas do nieujawniania wszystkich rozmów w kokpicie ze służbami naziemnymi, z innymi osobami. Przywiozłem ze sobą kopię zawartości tak zwanych czarnych skrzynek. Mam nagrane wersję elektroniczną. Ta wersja oczywiście wymaga obróbki, ponieważ jest to tak zwany surowy zapis, czyli bardzo dużo szumu, z którego trzeba wyłowić to, co jest istotną treścią. Dostałem również odczyt rosyjski komisji nadzorowanej przez panią Tatianę Anodinę, która jest materiałem porównawczym dla nas. Na pewno będzie wykorzystany. Podpisanie porozumienia, które pozbawia Polskę dostępu do dowodów w tej sprawie, jest skutkiem kombinacyjnej gry Federacji Rosyjskiej, której Polska ulega. Dwa tygodnie wcześniej premier Polski Donald Tusk rozmawia telefonicznie z premierem Rosji Władimirem Putinem. W czasie rozmowy ustalają, że do 1 czerwca strony wypracują zasady, na których Polska otrzyma od Rosji, tu cytat, materiały źródłowe. To właśnie w ramach tych zasad, w zamian za dostęp do materiałów źródłowych, Polska zgodziła się na to, że to Rosja będzie decydować o tym, jak długo przetrzymuje dowody w tej sprawie. Najważniejszym elementem ustaleń jest, iż do 1 czerwca 2010 roku strona rosyjska przekaże stronie polskiej materiały źródłowe z prowadzonego postępowania, w szczególności zapisy z tzw. czarnych skrzynek.
Tym samym możliwe będzie przedstawienie zapisów z tych urządzeń polskiej i rosyjskiej opinii publicznej jeszcze przed zakończeniem prac komisji. W rzeczywistości owe materiały źródłowe okazały się być kopiami zapisów i to kopiami, które trzeba było pozyskiwać wielokrotnie. A w wyniku podpisanego porozumienia uzgodnionego pomiędzy Putinem a Tuskiem wcześniej, Polska zrezygnowała z resztki praw, jakie gwarantowała i tak niekorzystna dla Polski konwencja chicagowska. Porozumienie, które Tuskowi narzucił Putin, a które później podpisał Miller z Anodiną w towarzystwie generała KGB i FSB Siergieja Iwanowa, spowodowała bezpowrotną utratę dostępu polskich instytucji do kluczowych, bezpośrednich dowodów w sprawie Smoleńska. Przyjęcie tego porozumienia de facto zagwarantowało Rosji bezkarność. Rosjanie ruszyli pełną parą, to znaczy przyjechali wszyscy, przyjechali łomiarze do cięcia wraku, przyjechali lekarze, prokuratorzy, psycholodzy, funkcjonariusze, a Donald Tusk zapakował samolot składający się z pozostałych przy życiu ministrów i poleciał tam na miejsce wszyscy jednym tym samym samolotem. Dowodami w każdym postępowaniu karnym dotyczącym sprawy, w której ktoś ginie, są ciała ofiar. Jak pod tym kątem rzecz potraktowali Rosjanie? Małgorzata Wasserman widziała to w Moskwie bezpośrednio. Pamiętam to prosektorium. Pamiętam, tak jak mówię, ten obraz, to zderzenie tego idącego do przodu państwa walca rosyjskiego i tą bezradność historyczną funkcjonariuszy polskich. Czyli tak jak mówię, tam idzie taśma. Prokurator, tłumacz, biegły, rodzina, przesłuchanie, czynności, idziemy. A tutaj kilku lekarzy po stronie polskiej, do których nie mam żadnych zastrzeżeń, słaniających się na nogach ze zmęczenia, no bo na tyle osób, jeżeli ich było, nie wiem, ile ich było, nigdy nie uzyskałam tej odpowiedzi, ale to było parę osób, no oni nie spali już, podejrzewam, ze dwie doby. Tak jak mówię, żadnego wsparcia urzędniczego po stronie polskiej. Tych kilku zmęczonych lekarzy, gdzieś tam, bo ja nie widziałam jej, pani Ewa Kopacz, którą, tak jak mówię, no, która chętnie dzieliła się kawą i klepaniem po plecach, zapomniała tylko, po co tam przyjechała, bo ona tam nie przyjechała w charakterze psychologa i psychiatry. Ona tam przyjechała jako najwyższy rangą urzędnik państwowy do załatwiania procedur medycznych. W trakcie posiedzenia kierowanej przez Władimira Putina komisji w Moskwie głos zabrała również Ewa Kopacz. Oto jej wypowiedź z 13 kwietnia 2010 roku. Na wstępie chciałabym bardzo gorąco i serdecznie, szczerze z serca podziękować mojemu odpowiednikowi, pani minister zdrowia. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina. Powiem szczerze, że po raz pierwszy jestem świadkiem tak dobrej współpracy i uzupełniania się w tej pracy nawzajem. Jestem upoważniona również przez tych, którzy już odlecieli, a byli tutaj jako najbliżsi ofiar, do złożenia podziękowań na ręce pani minister za zaangażowanie, solidność w pracy i prośbę. Prośbę od tych, którzy jednak wyjechali bez możliwości rozpoznania swoich najbliższych. Prośba będzie brzmiała, prosimy o jeszcze, a więc bardzo intensywną pracę genetyków. Chcielibyśmy bardzo, aby zdając raport Polakom, mogli z czystym sumieniem powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, udało się w 100% zidentyfikować ciała. Jeszcze raz gorąco dziękuję. Że mamy pełny materiał dowodowy, to sekcja zwłok jest jednym z najistotniejszych elementów tego materiału. Ale my żeśmy byli w tej dramatycznej sytuacji, że poza ciałami nie mieliśmy nic. W związku z powyższym, gdybym ja była prokuratorem prowadzącym, no to ja bym się tego jednego dowodu uchwyciła w sposób absolutny. 2 miesiące po katastrofie moje zaufanie do rosyjskiego materiału dowodowego było zerowe. Zerowe. I to nie jest tak, że moje, no wszystkich, którzy mieli z nim do czynienia. A nawet gdyby ktoś był bardzo, bym powiedziała, naiwny, tak jak naiwny była rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz,
to jeszcze istniał obowiązek prawny po stronie kodeksu postępowania karnego, który mówił właśnie o tym obowiązku samodzielnego przeprowadzenia dowodów. Ja poprosiłam lekarza, który operował mojego tatę, niestety już świętej pamięci pana profesora Hermana, i on przyjechał ze mną do Warszawy. Tam okazano mu ten dokument, no i on jakby go relacjonował. No więc on czytał im po kolei. No ja już pomijam kwestie takich właśnie, tak jak mówię, szczegółów, kolor oczu, wzrostu, płeć i tak dalej, bo to są tego typu. Natomiast no on pamiętał, a zresztą miał dokumentację medyczną. Ja też ją wcześniej dostarczyłam do prokuratury, więc z mojej strony był pełny profesjonalizm. No tak, czustki nie ma, został kiku, tego nie ma, tu jest opisana w centymetrach ile ma, jakie ma. No więc było wiadomo, że mamy do czynienia z dokumentem, który poświadcza nieprawdę, a co za tym idzie, nie stwierdza prawdziwych przyczyn zgonu, a co za tym idzie, utrudnia postępowanie. Każdy rozsądny, przeciętnej wiedzy prokurator wiedziałby o tym, że ekshumacja i sekcja zwłok to jest to, co musi być zrobione natychmiast. Natomiast ja musiałam, tak jak mówię, doprowadzić do takiej sytuacji, w której powiedziałam na antenie w telewizji, że ja ujawniam niejawne dokumenty, skoro prokuratura dalej mi odmawia. Trudno, postawią mi zarzuty, narażę się, ale po prostu może przetnę to kłamstwo. Wyszłam z programu, otrzymałam telefon, zapraszamy do prokuratury. Proszę sobie wyobrazić, w jakich warunkach ja doprowadziłam do tego, żeby odbyła się pierwsza sekcja zwłok w Polsce. W sierpniu 1980 roku w tym miejscu znajdowały się tereny Stoczni Gdańsk. 150 metrów za mną znajduje się wydział W4, na którym pracował Lech Wałęsa, wcześniej tajny współpracownik bezpieki o pseudonimie Bolek. W Stoczni Gdańskiej pracowała wówczas Anna Walentynowicz, Anna Solidarność. W jej obronie robotnicy tego zakładu zbuntowali się, w efekcie wyjęli pierwszą cegłę z muru podtrzymującego Imperium Zła. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich upadł kilkanaście lat później. Anna Walentynowicz w Stoczni Gdańskiej pracowała na suwnicach, na dźwigach, które budowały statki. Dzisiaj na terenie stoczni działają inne dźwigi. Budują apartamentowce na terenach, na których statków nikt już dzisiaj nie produkuje. Na jednym z takich dźwigów pracuje Janusz Walentynowicz, jej syn. Oto historia smoleńska, opowiedziana przez Janusza Walentynowicza. Zarówno pani Kopacz, jak i pan Arabski mówili nam, że jeżeli już się zdecydowaliśmy tu przylecieć, to żeby się przyłożyć do identyfikacji, ponieważ trumny w Polsce nie będą otwierane, że nie będzie możliwości jakichkolwiek poprawek, zamian czy coś, bo to ze względów sanitarnych. Tak przynajmniej nam tłumaczono. W końcu znaleziono mamę. Ja ją rozpoznałem w 100% od razu po twarzy. Później prosiłem, żeby odkryto całe ciało. I jakby na dowód tego, że to jest mama, moja mama, mówiłem, gdzie są blizny pooperacyjne, gdzie powinny być, i wskazywałem te miejsca. W momencie, kiedy to wszystko zostało spisane, po czym ja rozpoznałem swoją mamę, to ciało mamy zabrali. To był rok 2010. W lipcu, jeżeli dobrze pamiętam, 2012 roku spłynęła dokumentacja medyczna z Moskwy i prokuratura wojskowa poinformowała mnie, że jeżeli chcę, to mogę się z tą dokumentacją zapoznać. No więc pojechałem z synem do prokuratury wojskowej i o dziwo w opisie medycznym
rzekomo mojej mamy, czyli inaczej, ciała pochowanego w naszym grobie, w tym opisie medycznym są opisane narządy wewnętrzne, których mama nie miała. Więc powiedziałem, że ta dokumentacja nie dotyczy mojej mamy i w związku z tym domagamy się natychmiastowej ekshumacji ciała i stwierdzenia, kto to jest i gdzie jest ciało mojej mamy. W momencie, kiedy otwarto grób, wyjęto ciało osoby, która była pochowana w naszym grobie rodzinnym i tam spoczywała, w trakcie sekcji wyszło pani Teresa Waleska-Przyjałkowska. W grobie Teresy Waleskiej-Przyjałkowskiej spoczywała teoretycznie moja mama. I w trakcie sekcji okazało się, że to ciało nie posiada głowy. Więc rodzi się pytanie, jeżeli to jest Anna Walentynowicz, to kogo ja rozpoznałem w Moskwie? Ja do dnia dzisiejszego nie wiem, kto jest pochowany w naszym grobie. Według dokumentacji, jaka dotarła do Polski, osoba, która pochowana została jako Anna Walentynowicz, miała mieć włosy koloru złoto-brązowego, a w jej ciele znaleziono ślady metamfetaminy. Nie umiem tego wytłumaczyć, nie potrafię. Ja się pogodziłem z myślą, że nie odnajdę ciała mojej mamy i nie wypełnię zobowiązania, które... Znaczy nie wywiążę się z obietnicy, którą jej dałem, bo obiecałem jej, że po jej śmierci spocznie obok taty. Bo bardzo jej na tym zależało i ja obiecałem, że to zrobię. Wiem, że tego nie zrobię. Pogodziłem się z tym, że ja już nie odnajdę ciała. Ale chciałbym przynajmniej doprowadzić do tego, żeby grób na Srebrzysku był grobem symbolicznym i żeby o tym wszyscy wiedzieli. Nic więcej nie mogę zrobić. Po prostu nie mogę. Z ujawnionych materiałów KGB, jaczejki KGB-owskiej ulokowanej w konsulacie sowieckim w Gdańsku przy ulicy Batorego, wynika, że już w okresie strajku sierpniowego 80 roku radar KGB, radar sowiecki, który miał rozpoznawać sytuację w czasie strajku, różnego typu, można powiedzieć, układy w międzyzakładowym komitecie strajkowym, był między innymi szczególnie nakierowany na Annę Walentynowicz. Ze względu na to, co odnotowali Sowieci, że Anna Walentynowicz przyszła do tej sali i poza wszystkim, o czym mówiła, co jest znane, więźniowie polityczni, obrona pierwszego postulatu, że ma powstać wolny, niezależny od komunistów związek zawodowy. Później przyjął on nazwę Solidarności. Ania Walentynowicz upominała się o prawdę o Katyniu. I można powiedzieć, że to była jakby szczególny powód, dla którego KGB zainteresował się wtedy właśnie jej osobą. I myślę sobie czasem o tym wszystkim, o czym tutaj mówił Janusz, co wiemy o tej historii związanej z tragedią smoleńska, że w tym musi zawierać jakiś rodzaj zemsty. I ta refleksja od lat, jak myślę o tych wszystkich historiach, które tutaj słyszeliśmy, mi towarzyszy, kiedy myślę o Annie Walentynowicz, o Smoleńsku, o tym pseudośledztwie i o tym poszukiwaniu przez lata ciała Anny Walentynowicz. Podobnych przypadków było dużo więcej. W czerwcu roku 2017 poinformował o nich zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek.
wojskowa prokuratura przeprowadziła 9 ekshumacji, których to toku ujawniono zamianę sześciu ciał. W grobie świętej pamięci Natalii Januszko, najmłodszej ofiary, ujawniono rzeczywiście elementy ciała 5 osób. W trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego ujawniono 14 części ciała należących do 7 osób. W trumnie arcybiskupa Mirona Chodakowskiego połowę ciała. W trumnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał 2 innych osób. Jak na aspiracje, proszę Państwa, poważnego kraju natowskiego, to rzeczywiście sposób potraktowania świętej pamięci prezydenta, to ja pozwolicie Państwo, już pozostawię bez komentarza. Wnioski proszę sobie samemu wyciągnąć. Lada moment 41 lekarzy rosyjskich usłyszy zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji i utrudnianiem śledztwa. To potem będzie przekładało się na osoby, które w Polsce pracowały przy tym postępowaniu. Jeżeli mamy do czynienia z ponad 40 osobami, które dokonują fałszerstw w tak fundamentalnej sprawie, i to są osoby, które działają z poruczenia państwa Federacji Rosyjskiej, bo przecież nie byli tam prywatnie, no to mamy do czynienia, trudno zakładać, że mamy do czynienia z sytuacją, że każdy z nich robił to ze swojej własnej, jakiejś wewnętrznej przyczyny. No to oznacza, że istniał jakiś wzorzec postępowania. Po pierwsze, rodzi to uzasadnione podejrzenie, że w podobny sposób potraktowano cały inny materiał dowodowy. Po drugie, to co pan redaktor powiedział, że 41 osób raczej nie działa spontanicznie, tylko raczej działa wedle pewnego przekazu. Ale to akurat było coś, czego nie kryto przed nami w Moskwie. To znaczy nam mówiono, jak coś się nie dało, to mówiono nam, że tutaj trzeba po prostu do Władimira Putina. Myślę, że oni by sobie po prostu nie pozwolili w przypadku takiego zdarzenia i takiej rangi na to, żeby sami od siebie być, jak bym powiedziała, byle jacy. Ale oni się posunęli jeszcze dalej. Ja na przykład jak czytałam czy oglądałam te zdjęcia, gdzie oni tam zaszywali te niedopałki papierosów czy tego typu rzeczy, to ma pan świadomość jednej rzeczy, że to było plucie nam w twarz. Nam, jako państwo polskiemu. Przecież on nie napluł w twarz Małgorzacie Wasserman, której nie znał. To było na zasadzie macie Polaczki, swojego prezydenta czy swojego generała z odbitym butem i zaszytym petem w nodze. A Donald Tusk nieustannie powtarzał, że te relacje i ta współpraca jest ponadstandardowa. I ma nadzieję, że poprawi to relacje pomiędzy państwem polskim a Federacją Rosyjską. Wiele lat później, w roku 2021, w filmie Ewy Stankiewicz ujawnione zostały szokujące zdjęcia, które pokazały, jak wyglądała praktyka, rzeczywistość aktywności polskiej minister zdrowia, późniejszej premier, w trakcie prac nad identyfikacją ciał ofiar tej tragedii. Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy, wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Mniej więcej w tym czasie wychodzą na jaw nie tylko sprawy bezczeszczenia ciał ofiar tego zdarzenia, nie tylko pojawiają się informacje o wykonywaniu połączeń z telefonu komórkowego prezydenta Kaczyńskiego, ale dochodzi wręcz do kradzieży i wykorzystywania pieniędzy kart kredytowych jednej z ofiar. Kiedy okazało się, że tej kradzieży dokonała inna jednostka rosyjskiego państwa niż początkowo się wydawało, rzecznik polskiego rządu Paweł Graś z sali w kancelarii prezesa Rady Ministrów w języku rosyjskim przepraszał funkcjonariuszy OMON-u obwodu smoleńskiego. Sotrudnikom OMON-a
Pracownikom OMON-u w obwodzie smoleńskim chciałbym powiedzieć przepraszam. To był po prostu błąd. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia. Dziękuję za to, co zrobiliście w czasie tragedii na smoleńskim lotnisku. Tragedii w smoleńskim aeroporcie. Docierają przecież szyfrogramy w tych pierwszych miesiącach do Warszawy, z których wynika, że Rosjanie wiedzą, że identyfikacja tych ciał po prostu spowodowała, że zidentyfikowani byli inni ludzie niż ci, którzy byli opisywani w dokumentacji, a konsekwencją tego było to, że inni ludzie byli chowani w grobach niż ci, o których rodziny były przekonane, że ich pochowały. Tak, trzeba powiedzieć, że między majem a wrześniem tak naprawdę 2010 roku polskie władze, myślę tutaj bardzo szeroko o polskich władzach, o polskim premierze, o polskich ministrach, o polskich prokuratorach, są informowane przez Rosjan, po pierwsze w kwestii dotyczącej tego, kto był w kokpicie, co oni zamierzają zrobić, jeśli chodzi o wizerunek i odpowiedzialność generała Błasika. W sensie Rosjanie. W sensie Rosjanie, tak. A później niestety nawet te drastyczne historie związane z zamianą ciał. To wszystko Rosjanie tak naprawdę w poufnych rozmowach ze stroną polską na różnych szczeblach mówią po prostu Polakom. I na ten temat powstało bardzo dużo notatek dyplomatycznych i notatek z rozmów z Rosjanami. Szyfrogram z 7 maja 2010 roku z Moskwy do Radosława Sikorskiego, Tomasza Arabskiego. Ze spotkania Jerzego Millera z Tatianą Anodiną, zawierający jej kłamstwo o obecności generała Błasika w kokpicie. W tych dokumentach czytamy: Tatiana Anodina podziękowała za udział polskich ekspertów w pracach Komisji Technicznej, wysoko oceniając ich profesjonalizm. Poprosiła o pomoc w identyfikowaniu osób trzecich znajdujących się podczas lotu w kabinie załogi, informując jednocześnie, że na podstawie zapisów rejestratora ustalono, że drzwi do niej były otwarte. W kabinie znajdował się oprócz załogi dowódca sił powietrznych generał Błasik. Notatka ze spotkania premiera Tuska ze specjalnym wysłannikiem Władimira Putina Igorem Lewitinem z 15 maja 2010 roku. Komisja Tatiany Anodiny ogłosi komunikat prasowy oraz poda rekomendacje jako dokument do publicznej wiadomości. Będą one dotyczyć organizacji przelotu, kwalifikacji załogi, przygotowania samolotu, lotniska oraz samego lotu. Upubliczniona zostanie informacja, że załoga samolotu JAK-40 komunikowała się z Tu-154 oraz że w kokpicie znajdowały się osoby spoza załogi. W tej rozmowie Tuska z wysłannikiem Putina po raz pierwszy ze strony rosyjskiej pojawia się kłamliwa sugestia, która eksploatowana była później przez lata, że rozmowa telefoniczna Lecha Kaczyńskiego z Jarosławem Kaczyńskim miała mieć związek z przebiegiem tragedii. Po latach prokuratura jednoznacznie stwierdziła, że godzina, o której doszło do tego połączenia, wyklucza jakikolwiek związek treści tej rozmowy z przebiegiem samego zdarzenia. Igor Lewitin nawiązał do wypowiedzi prokuratora generalnego Seremeta w sprawie rozmowy telefonicznej Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Lechem Kaczyńskim w czasie lotu. Zwrócił uwagę, że strona rosyjska przekazała stronie polskiej telefon prezydenta Kaczyńskiego. Obecnie brak tego dowodu stanowi utrudnienie w śledztwie. Igor Lewitin zwrócił się o naprawienie tej sytuacji. Szyfrogram z Moskwy z 27 września 2010 roku adresowany do Radosława Sikorskiego z rozmowy z naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej rosyjskiej prokuratury, który informuje, że niezadowolenie polskiego społeczeństwa z pracy rosyjskich organów z pewnością wzrośnie, gdy do publicznej wiadomości trafi informacja, że kilka próbek materiału, wyników badań genetycznych, nie zgadza się z wynikami identyfikacji zwłok dokonanych przez rodziny ofiar. Andriejewicz Litwiszko obawia się, że całą winą za to zostaną obarczeni rosyjscy śledczy. Wyjaśnił, że pod presją czasu rodzin ofiar i władz polskich zezwolono na złożenie ciał do trumień bez doczekania się na wyniki badań DNA, a na wyniki niektórych trzeba było czekać wiele tygodni. W całej sekwencji kontaktów polsko-rosyjskich po 10 kwietnia 2010 roku przekazywali śledczy i politycy rosyjscy i dyplomaci rosyjscy stronie polskiej, czyli
kwestie związane z, w cudzysłowie, pijanym Błasikiem w kokpicie, kwestie związane, te wszystkie fejki związane z rozmową telefoniczną między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Kaczyńskim, zamianą ciał. Rosjanie mówili, no jak można było zamknąć w Moskwie trumny bez pobrania próbek DNA. Te wszystkie rzeczy, które później wybuchały jako wielkie medialne skandale w Polsce, od maja 2010 roku były dawkowane przez Rosjan stronie polskiej. Innymi słowy, kiedy polski premier wyjeżdżał na narty czy tam na jakieś wczasy, a Anodina publikowała swój raport, to polski premier o tych wszystkich bombach zegarowych rosyjskich doskonale wiedział. Mówię o tych medialnych bombach zegarowych, które wstrząsnęły po prostu polską opinią publiczną po publikacji raportu Anodin. Pomimo wiedzy, jaką dysponował polski premier o tym, jak w rzeczywistości wyglądał stosunek Rosji jako państwa, jego służb do Polski w kontekście Smoleńska, wszystkie bezpośrednie relacje pomiędzy premierem Tuskiem a premierem Putinem utrzymywane były w tonie pełnej uległości. Widać to doskonale w notatce z rozmowy telefonicznej pomiędzy premierami Polski i Rosji z dnia 29 kwietnia 2010 roku. Premier Donald Tusk wyraził uznanie dla rosyjskich służb za pracę, jaką wykonują przez ostatnie 3 tygodnie. Donald Tusk nadmienił, że słowa te skierował także do prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa na Wawelu 18 kwietnia bieżącego roku. Donald Tusk zaznaczył, że wszyscy polscy przedstawiciele obecni w Moskwie podkreślali szczególne zaangażowanie strony rosyjskiej w pracę nad identyfikacją ofiar tragedii. Wspomniał także, że opinia publiczna w Polsce wysoko ocenia postawę Rosjan. Premier Władimir Putin wyraził zadowolenie z pozytywnych reakcji opinii publicznej w naszym kraju dotyczące rozwoju śledztwa. Donald Tusk podkreślił, że zależy mu, aby współpraca między komisjami była jak najlepsza, wymiana dokumentów i transparentność. Donald Tusk zaznaczył, że do tej pory współpraca ze stroną rosyjską była ponadstandardowa i zauważył, że dla skuteczności dalszych prac ważne jest, aby dobra atmosfera została utrzymana. To, co dla mnie było szokujące, to jest to, że niemal w każdej rozmowie, do której możemy mieć dostęp pomiędzy Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem, on mówi o bardzo dobrych, ponadstandardowych relacjach polsko-rosyjskich. Ginie mój ojciec, ginie mój prezydent. 96 najważniejszych osób w państwie ginie w okolicznościach absolutnie niewiarygodnych. A on mówi o tym w pierwszych godzinach, minutach i tygodniach po katastrofie, że ma nadzieję, że to zdarzenie wpłynie na poprawę stosunków polsko-rosyjskich. To są rzeczy niebywałe. Jesteś naszym wrogiem albo naszym kompanem.